Heniu, właśnie chciałem tutaj zapytać Ciebie jako doświadczonego hodowcy. Mianowicie wiem, że Ty się specjalizujesz w gołębiach starych, młode traktujesz przygotowanie do kolejnych sezonów, ale są sytuacje takie, że wielu osobom, młodym w szczególności, nie wychodzi, chcą rezygnować. Jakie byś wskazówki dał tutaj pod kątem właśnie analizy, czy treningu, karmienia, prowadzenia w tym momencie poszczególnych elementów hodowli? Co takie najważniejsze rzeczy punktowo? Młodego hodowcy, któremu nie idzie w lotach, przede wszystkim jeżeli umie słuchać, a chce posłuchać, jak się to mówi, porad starszego hodowcy, to co jest po mojemu takie... Jego ego nie jest zbyt wysokie. No bo też tak czasem bywa, że nie powiem brzydko, bo nie jeden wyżej niż dupę mu. No ale tak bywa. I jeżeli chcę posłuchać, wezmę jego kilka gołębi do ręki, to ja potrafię ocenić masę tego gołębia. Czy ten gołąb jest opasiony? Czy jest ulany, umięśniony? Czy on jest wypełniony, ale jest lekki. Jeżeli jest gołąb wypełniony i lekki, to znaczy jest odpowiednie w miarę karmienie i te gołębie powinny koło domu trenować. A żeby ich, jak się to mówi, troszkę zmotywować do tego szybszego latania, to zrobić te 2-3 wywózki. No ale to znowu są koszty. Ktoś powie, nie mam auta, czy mam auto, ale nie mam czasu tu do roboty, tu po robocie, już wieczór i różne sytuacje wychodzą, nie? Ale przez takie gołębie wywożenie, treningi, ale to nie tam, że pole jedzie z gołębiami 15 km. Ten gołąb, żeby tak minimum te 30-40 minut miał, jak się to mówi, tego cugu, tempa, powrotu. Bo takie fruwanie koło domu, to on będzie koło domu latał godzinę, półtorej. No tak, ale tak. On będzie tylko latał, nie? No. I najważniejsze to, żeby to karmienie było dopasowane, bo jeżeli będzie gołębie ktoś trzymał za krótko, to mówi, Jezus mnie ani od kumina nie chcą odlecieć, bo ino tak wiją 10 minut i gołębi. No bo ten gołąb tylko pragnie tego jedzenia, nie? Tak, a jeżeli on jest odpowiednio nakarmiony, powiedzmy z lekką rezerwą, no to wtedy ten gołąb potrafi dłużej odlatywać koło tego domu i czym trudniejszy lot. Ja w tym roku zwaliłem sobie troszkę, powiedzmy, trzeci lot. Czwarty lot. Ponieważ też trzymają mnie, jak się to mówi, tak średnio, krótko i też te obloty były pół godzinki, takie kurcze, wymuszane. Mówię, poprawię im ten tydzień, bo troszkę tam się zwiększy odległość. No i zacząłem troszkę im poprawiać karmy, nie? Ale gołębie, jak im zaczynasz poprawiać, one zaczynają się też troszeczkę robić cięższe, nie? I ten lot miałem taki, jak się to mówi, do bani. 10-4 seryjne, w topa. Ale na następny lot karmiłem tak samo. Ten sam lot, ta sama odległość na tym samym karmieniu, ale one już nie potrzebowały tej, jak się to mówi, na zapas. Na zapas rezerwy energetycznej. No i z 28 odbiłem 21. No to super. To już był lot taki, jak miał być. No ale tam, gdzie już coś zgubiłem, no tego już nie odzyskasz. No i tak to wygląda. Thank you.